widzowie, witamy Was na kolejnym programie Gaszowicka Piłka. Dzisiaj w programie Gaszowickiej Piłki gościmy bardzo ważną osobę, serce drużyny można powiedzieć, niedoceniane, czyli kierownik drużyny Tomek Salwiczek. Witam Państwa, witam Cię, Bogusiu. Witam Cię, Tomku. Tomku, opowiedz nam, co to jest za funkcja kierownik drużyny? Większość kibiców nawet nie jest świadoma tego, że taka funkcja istnieje, ale jakże to jest ważna funkcja dla istnienia drużyny i dlatego, żeby drużyna nie otrzymała jakichś niespodziewanych walkowerów i tym podobnych sytuacji. No tak, zgadza się. Do takich najważniejszych obowiązków to jest wypisanie sprawozdania przedmeczowego, poprawnie oczywiście. Czy nie pauzuje ktoś za żółte kartki, a będzie wpisane w sprawozdaniu, wiadomo, później z walkover. Jest to teraz dobrze przez system Extranet to prowadzę, że jeżeli ktoś powinien odpozować dany mecz, wyświetli się po prostu, że zawodnik ma do odbycia karę i jest to takie duże udogodnienie. Oprócz tego, jeżeli są mecze wyjazdowe, zorganizowanie transportu, całego wyjazdu na mecz, no i tak ogólnie pomóc drużynie. Tak. Ty jako tako na treningach z drużyną nie przebywasz, ale ty, trzeba powiedzieć, organizujesz całą tą otoczkę w dniu meczu. Jak ty tą drużynę widzisz, jak ty ją odbierasz, jak widzisz zaangażowanie poszczególnych zawodników? No zaangażowanie jest duże, jest spore. Jeżeli trzeba, żeby mi ktoś pomógł, po prostu nie ma problemu bezpośrednio do kogoś tam po imieniu, czy na grupie wpiszemy po prostu, że jest pomoc, przyjechać do klubu, spakować sprzęt, czy drugiego busa zabrać, żeby go poprowadzić, żeby się zawodnicy zmieścili. Nie ma z tym problemu. Ty z tą drużyną żyjesz? No. W cudzysłowie żyje. Tak. Jak to wygląda z Twojej strony? Z mojej strony bardzo dobrze. Nie mogę mieć tam problemów, ogólnie problemów, bo wiadomo, zawsze tam jakieś niedociągnięcia są, ale generalnie nie ma na co narzekać. Ty tym kierownikiem drużyny jesteś kupa lat. No, zaczynałem tutaj przygodę w sezonie 2013-2014. Był to drugi sezon, który graliśmy w okręgówce, zwerbował mnie, tak można powiedzieć, były prezes Robert Demel. No zgodziłem się, no zakończył się teraz 9 sezon już, który prowadziłem w roli kierownika drużyny. I trzeba powiedzieć, że te 9 lat, które tu przepracowałeś jako kierownik drużyny, trochę przeżyłeś. Przeżyłeś awans do 4. ligi. Przeżyłeś spadki, przeżyłeś kolejny awans? Tak, bilans się wyrównał. Były 2 awanse, 2 spadki. Była 4. liga. No troszeczkę się zwiedziło tych boisk. Te wyjazdy były dosyć dalekie. Tak, były to wyjazdy, niektóre po przeszło 100 km, 70-80 km to w czwartej lidze był taki, można powiedzieć, prawie że standard. Chociaż w okrągówce w pierwszej grupie, jak nas przerzucili, to też te wyjazdy były dalekie. No ale generalnie była to przygoda taka, która na pewno tam gdzieś utkwiła w głowie. Po prostu lubiłeś to? Lubiłem to, nie można powiedzieć, aczkolwiek wtedy jeszcze pracowałem, także było to niekiedy takie też i uciążliwe, ale na taki wyjazd daleki, gdy się wracało zwycięstwem, to smakowało zwycięstwo, można powiedzieć, razy 2. Jak żona się zaopatrywała na to? No, nie do końca była zadowolona na pewno z tego, ale dała zielone światło. A już przywykła do tego. Przywykła. Chciałbym, żebyś tak mniej więcej podsumował nam ten sezon, w którym mieliśmy okazję awansować i ponownie powrócić do klasy okręgowej. Jesień.
Jesień. No nie była zła w naszym wykonaniu. Nie pamiętam dokładnie, ile tam było punktów do pierwszego miejsca. Chyba 9. Bardzo możliwe. Tak, chyba 9. Ale nie rozegraliśmy ostatniego meczu z powodu złych warunków atmosferycznych z Ochojcem. Ten mecz był przełożony na przed rozrywkami wiosennymi. Ale myślę, że nie było to takie najgorsze. Patrząc z perspektywy, że trener Polczyk dopiero tak jakby przejął tą drużynę, musiał to sobie wszystko poukładać. Zawodników poznać co niektórych znał przecież przedtem, ale no wiadomo, na to wszystko potrzeba czasu. Tego nie można zrobić tak z dnia na dzień. No nie da się po prostu tego zrobić. Podsumujmy cały sezon. Jesteś nam w stanie jakieś statystyki sezonowe przedstawić? Oczywiście. Sezon zakończyliśmy na drugim miejscu, co dało nam możliwość rozegrania baraży z drużyną naprzód Syrenia. Dobra to była drużyna. Przegraliśmy tutaj pierwszy mecz 1-0. Choć można by powiedzieć, że nie do końca wynik był sprawiedliwy, a to ze względu na kontrowersyjne decyzje sędziów. Ja staram się być obiektywny. Człowiek z ławki to widzi wszystko inaczej. Znaczy inaczej, z innej perspektywy. Ale myślę, że przynajmniej z tych 200% rzutów karnych jeden był... Ewidentny. To nawet jak można tego było nie gwizdać, że tak powiem. No. Nawet to było opisane w nowinach i zdjęcie było... Tak, dokładnie. Właśnie to było opisane i w nowinach. Nawet redaktor chyba zdjęcie tam dokładnie pokazał, jak to. Dokładnie. Jak tam była ta ręka. Samo zdjęcie może nie odzwierciedla całej tej sytuacji, ale jeżeli ktoś to widział, czy kibice, czy ktoś, nawet kibice drużyny przyjezdnej ze Syrenii mówili, że no to był ewidentny rzut karny. No. Osobiście tego nie słyszałem, tylko tak mówili tak po prostu. Ale co się odwlecze, to nie uciecze. Na pewno w mecz rewanżowy mało, że wzbudził ogromne zainteresowanie kibiców, bo było bardzo dużo kibiców. Dokładnie, zgadza się. To na pewno był bardzo ładny mecz, chyba najlepszy w całym przekroju sezonu. Nie wiem, jak ty to oceniasz, ale na te mecze, co ja jeździłem, uważam, że to był najbardziej ciekawy mecz, najbardziej waleczny w wykonaniu naszej drużyny. I tutaj drużyna pokazała swój charakter. Tak, zgadza się. Dodajmy do tego, że to był mecz tak naprawdę o wszystko. Tutaj tak zwana walka na noże. Ale to, co mówiłeś, drużyna pokazała charakter. Pokazała też po prostu, że ta liga okręgowa, może brzydko to zabrzmi, ale nam się należy. Grając w A-klasie, ja jestem taki, że szacunek mam do przeciwnika i tak dalej. Ale wydaje mi się, że nasza drużyna z naszym potencjałem, z naszymi zawodnikami, okręgówka to jest taki poziom, na który naprawdę zasługujemy. A co się potoczy dalej, to zobaczymy. Ale wróćmy dalej do statystyk. Przedstaw nam statystyki w poszczególnych kategoriach. Jeżeli chodzi o Króla Strzelców, został nim Dominik Siedlaczek z wynikiem 28 trafień. Drugie miejsce zdobył Mariusz Kraśniewski z dorobkiem 25. Natomiast trzecie miejsce uzyskali ex aequo Przemek Stebyl i Marcin Kuczera po 16 goli. Najwięcej rozegranych spotkań Przemek Stebyl 36, mówię łącznie. To powiedz nam teraz, jak wygląda sytuacja pod względem ilości rozegranych meczy. Najwięcej, tak wspomniałem, 36 meczów rozegranych ma nasz kapitan Przemek. Meczy, łącznie z barażami, ale jeżeli chodzi o minuty, to nasz bramkarz, Mandrzej Mateusz, składa się to na 3180 minut. To jest naprawdę, sezon był bardzo, bardzo długi, najlepszym asystującym. Również Przemek Stebel 27 asyst, Kuba Makosz 22 i Mariusz Kraśniewski 9.
tak jak wspomniałem, 36 meczów rozegraliśmy, na co się złożyło 21 zwycięstw, 7 remisów i 6 porażek. Stosunek bramek wyniósł 115 goli zdobytych, straconych 54. No myślę, że te 115 to robi trochę wrażenie. Robi wrażenie. W sezonie zagrało łącznie 25 zawodników. Kontuzji dostali takich poważnych naprawdę to Adi Mańka, Szymon Jezierski i Darek Chruszcz. Ale była to kadra myślę, mocno... Jeszcze poważna kontuzja, może nie... Który nie ująłeś tutaj, to jest Dawid Szymik. Tak, to już było w pierwszym meczu barażowym. Przepraszam, że zapomniałem o Dawidzie, ale to się złożyło na tę kontuzję, że musieliśmy się zasilać zawodnikami z drużyny rezerw. Zasilać to może brzydko tak zabrzmi, bo to zawodnicy są, którzy w poprzednich sezonach grali i walczyli o miejsce w drużynie, w pierwszym składzie, w okręgówce. Także to znaczy, nie byli to zawodnicy, tacy sztuka, żeby tylko byli. Które w swoich papierach mają gra na wysokim poziomie, tylko po prostu jak najbardziej. Mają swoje lata już. Oczywiście. Też nie... Średnia wieku to jest całej drużyny 42 przeszło lat, także to dokładnie. Wszystko mówi. Drużyny rezerw, oczywiście. Także dobrze, że w ogóle jeszcze się ruszają, bo nie jedni w tym wieku, dokładnie. Siedzą w fotelach. I... Dokładnie. Tak jak my teraz oczywiście. Zawodnicy ci nas wspomagali, a najbardziej wspomogli w meczu ostatnim, w drugim meczu o baraże w Syrenii. I na pewno był taką postacią wiodącą Zbyszek Żdżałek. Trener wystawił go od pierwszej minuty i co ten chłopak tam robił na boisku, no to naprawdę stary Zibi wrócił. Stary Zbyszek wrócił. Wprowadził dużo spokoju. Oczywiście. Tego naprawdę mu już nie można zarzucić. Bo no po prostu chłopak potrafi grać w piłkę. A to, że już tam, no nie jest stary, bo to przesadzam, ale... Ale stary to trzeba powiedzieć, że na boisku to był Piotr Kwiczala. Piotr Kwiczala, oczywiście. Następny zawodnik, który też wspomógł. O ile dobrze pamiętam, to chyba w dogrywce wszedł. Ale... No ale swoją robotę zrobił. To, co do niego należało jako do napastnika, to naprawdę tam nie dał chwili wytchnienia obrońcom drużyny przeciwnej. No i Szymon Wajdeman, który też po kontuzji wrócił na boisko i też w tak ważnym meczu sobie spokojnie poradził. Nawet mógł bramkę zdobyć. Chyba tak. Przybliżyłeś nam te statystyki. Czy jeszcze nam coś chcesz z tych statystyk twoich przedstawić? Za mojej kadencji, że tak powiem, graliśmy 4 razy w finale Pucharu Polski pod okręgu Racibórz, z czego 3 razy wygraliśmy. W czwartym ostatnim finale zostaliśmy pokonani przez drużynę Unia Turzy Śląskiej. To też taki, jakby powiedzieć, dla klubu sukces. Sukces, tak. Tak. Tomku, w tym roku obchodzimy, bo nadal obchodzimy, jubileusz 75-lecia. Co na ten temat możesz nam powiedzieć? No 75 lat dla istnienia klubu w takiej miejscowości, no to mi się wydaje, że to jest kawał czasu. Kawał czasu, że to funkcjonuje po prostu. No było to kiedyś więcej tych sekcji, bo i tenis stołowy, z tego co ja pamiętam. Ale no szacunek, że po prostu ktoś się tym zajmuje, że to może istnieć w ogóle całe to przedsięwzięcie, taki klub. No, oby jak najdłużej. Czy w tym sezonie, szczególnie w tym półroczu pierwszym 75-lecia istnienia, powstały czy zaistniały jakieś takie rzeczy, które do ciebie uważasz, że są ważne, że coś pomogły temu klubowi?
No na pewno pomogłoby promowanie się poprzez różne takie jakby konkursy typu Gaszowicki Kozak, Gaszowicka Piłka. Ludzie mogą w dzisiejszych czasach w internecie po prostu wszystko zobaczyć, zainteresować się. Także na pewno jest to duży plus. Obchody jubileuszu 75-lecia już za nami. Jak to oceniasz? Brałeś czynny udział w przygotowaniu. Jak to oceniasz? Co byś mógł powiedzieć kibicom, żeby na przykład ich uświadomić, że to 75-lecie ładnie brzmi, ale żeby takie 75-lecie zrobić, to jednak ludzie, niektórzy musieli kupę pracy włożyć w to. Zgadzam się. Praca tutaj na obiekcie, czy tutaj, czy na Ukowie Śląskim oczywiście, bo pierwszy dzień był na Ukowie, no to jest ogrom pracy, ogrom wysiłku włożony, żeby takie przedsięwzięcie można było zorganizować. Środki też są na to potrzebne, bo bez środków pieniężnych no nie da się w dzisiejszych czasach, żeby na takie coś można sobie pozwolić. I przede wszystkim chęć ludzi i zaangażowanie to jest podstawa do takiego czegoś. Ktoś, kto przyjdzie na taki festyn, nie mówię tylko, że tutaj, ale obojętnie gdzie by się nie poszło na festyn. Człowiek tylko widzi to, co już jest zorganizowane na miejscu. Ale ile to kosztuje czasu, wysiłku, poświęcenia, żeby to zorganizować, to naprawdę... I to się tego też nie da zrobić w jeden dzień. Bo takie postawienie sceny, czy postawienie namiotów, całej tej otoczki garmażeryjnej, że tak powiem, no to jest naprawdę wysiłek i logistyczny, żeby to zorganizować. No trzeba po prostu dużo wysiłku do tego. Dokładnie, same przygotowanie obiektu, wyczyszczenie, ustawianie samych parkingów, stworzenie. Dokładnie tak. Byliśmy tutaj, wiesz doskonale, zebrania tutaj były praktycznie w ostatnich czasach co tydzień, albo prawie co tydzień. Niby się wydawało, że wszystko już jest zapięte na ostatni guzik, małe szczegóły, tylko podopinać, a tu się okazuje, że przyjedzie autobus z występującymi gośćmi. No, gdzie ich ulokować, gdzie ten autobus postawić, miejsca parkingowe, tak wspomniałeś, no to jest naprawdę niby taka błahostka, ale później daje dużo do myślenia, że o wszystkim się jednak nie pamiętało. Co z tych obchodów 75-lecia najbardziej Ci pozostanie w pamięci? No myślę, że cały ten festyn, całe te obchody były, no nie można tak tego wyszczególnić, aczkolwiek wydaje mi się, że chyba najbardziej takim co utknie i mi, i myślę, że kibicom, sympatykom, no to, że powstał teledysk, powstał hymn Dębu Gaszowice i to naprawdę, na taką miejscowość to jest wyczyn też nie lada. Z tego teledysku, jak do niego już nawiązałeś, są jakieś hasełka, które utkwiły Ci w pamięci? Biało-zielone barwy niezwyciężone. To był taki jeden takie hasło. Mama w sercu dom, tak dokładnie. Tak. Jak myślisz, będziecie puszczali? Nie wyobrażam sobie, żeby drużyna nie wyszła na spotkanie, oczywiście u nas, bez tego hymnu, aczkolwiek jeżeli jeździmy na wjazdy, to Adrian Mańka taki duży głośnik miał i myślę, że to też w szatni gości można by to popuścić, żeby po prostu pokazać, kto przyjechał tutaj walczyć o punkty. Sama otoczka realizacji tego teledysku. Chyba pierwszy raz miałeś okazję być na takim czymś. Jak to oceniasz, a jak myślałeś, niż przyszedłeś na ten plan, sytuacja zastana tutaj, akcje wszystkie, biegania, przygotowywania, myślałeś, że to jest aż takie wyzwanie, czy myślałeś, że to tak po prostu przyjdzie, siednie pospolity Kowalski i się to zrobi? Nie, no wiadomo, tego się nie da zrobić jednym ujęciem. To trzeba zrobić kilkanaście prób. Trzeba tych kibiców też występujących w tych teledysku poustawiać, tych dzieci wychodzących z zawodnikami z drużyny.
seniorskiej. No nie no, jest to też kawał roboty. Co jeszcze takiego uważasz pozytywnego w tym klubie w ostatnim okresie? Pozytywnego, no nie chcę się tutaj, nie jestem taki, żeby tam się dopatrzać minusów, wytykać błędy. Jeżeli jakieś błędy są, czy minusy, no, po prostu mi się wydaje, że lepiej jest je poprawić na plus. Jeżeli jakiś błąd, to go trzeba naprawić. Ale generalnie, no wiadomo, zdarzy się, że tam człowiek pomarudzi, nie? No bo to nie każdy zawsze ma humor i tak dalej, żeby wszystko pasowało. Ale generalnie bardzo dobrze tutaj funkcjonuje tutaj. Z tego co tego, to może mi się wydaje, że mało nas jest jako członków zarządu, po prostu, żeby to wszystko ogarnąć, z czego to się wiąże później, że na każdego spada więcej obowiązków. Gdyby tych ludzi było więcej, wiadomo, to się rozłoży. Aczkolwiek przy samym festynie, jeżeli mogę wrócić do tego, no, podziękowania dla rodziny Siwczyków, dla Wojtka Barkińskiego, Brachmańskiego, przepraszam. Ludzie po prostu, można powiedzieć, że to obcy tak jakby dla naszego klubu. Może to dziwnie zabrzmi, obcy, ale po prostu... Ale teraz się tak się wkręcili pozytywnie, że oby jak najwięcej takich ludzi, takich kibiców przede wszystkim też. Jeżeli chodzi o ten festyn, to naprawdę bardzo dużo pomogli. Bardzo dużo pomogli. Zgadza się. A powiedz mi, jakie są jeszcze twoje marzenia, żeby się spełniły tutaj, na tych obiektach? No marzenia, no dobrze by było awansować znowu szczebel wyżej, bo to no mi się pytanie, wydaje... czy jest to konieczne, ale dla naszej społeczności? Chciałem dokończyć, że po prostu był już awans w czwartej lidze, wszystko ładnie, ale po pierwsze to są ogromne koszty. Po prostu ten, kto nie widzi tego całego przedsięwzięcia od środka, że tak powiem, no to naprawdę ciężko sobie wytłumaczyć, wyobrazić. Bo się wydaje, że to jest amatorska piłka. Tak. Druga rzecz, żeby grać w takiej czwartej lidze, a mieliśmy naprawdę jeden z najsilniejszych składów na chwilę, w której graliśmy w tej czwartej lidze. No to z całym szacunkiem, ale tutaj w obrębie no, za mało było tych zawodników, żeby po prostu utrzymać tę drużynę na tak wysokim poziomie. I co się z tym wiąże później? No trzeba zawodników ściągać, że tak powiem, z innych klubów. To się też znowu wiąże z kosztami, no bo niestety teraz działa tam w takiej zasadzie, że chodzi o pieniążki. Jeżeli ktoś tam... Po COVID-zie trzeba powiedzieć, że dostęp do pieniążków jest nie, coraz no okrojone, no nie powiem, ale nie zajmuję się tutaj finansami, ale na pewno bardzo okrojone. Tak, bardzo okrojone. I także czwarta liga by była dobra, ale tak wspomniałeś, czy nam to jest potrzebne? Właśnie. Lepiej mocną okręgówkę trzymać. Tak. Pierwsze, piąte, wtedy, do piątego miejsca. Przyjdzie, tak, jak najbardziej. Wie, że będzie ładne granie. Dokładnie tak. Tak. Tomku, no ja ci bardzo dziękuję za rozmowę. Miło było gościć cię pierwszy raz w Gaszowickiej Piłce. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Myślę, że to nie ostatni twój występ. Drodzy widzowie, dziękujemy i zapraszamy was na kolejny odcinek Gaszowickiej Piłki. Dziękuję bardzo, pozdrawiam kibiców Dębu Gaszowice. Dziękujemy.